Moi drodzy przyjaciele, witam Was bardzo serdecznie i ciepło. Dzisiaj daję kolejny przekaz od Ojca Absoluta i absolutnie cudowny przekaz. Życie w niekończącej się medytacji. Witajcie, moi drogi, ukochane dzieci. Dzisiaj chciałbym kontynuować rozmowę o praktykach i medytacjach oraz ostrzec przed najczęstszymi błędami. Przede wszystkim nie powinieneś postrzegać praktyki i medytacji jako coś bardzo wzniosłe, duchowe, wykraczające poza zwykłe życie. To właśnie taki stosunek do nich sprawia, że nie możesz żyć na co dzień z pewnym poświęceniem. Wielu wydaje się, że jeśli przez cały dzień nie zdążyliście wykonać ani jednej medytacji, ani jednej praktyki, to dzień był zmarnowany, nieduchowy, i znowu wpadłeś w trójwymiarowość. Dla wielu stało się to już rodzajem stereotypu, kolejnym przywiązaniem. W rzeczywistości masz nauczyć się żyć tak, aby być stale w stanie medytacji, a praktyki duchowe stały się sposobem na Twoje życie. A teraz wyjaśnię Ci, jak możesz żyć w stanie medytacji. Aby to zrobić, masz zacząć dzień od duchowej higieny, która z czasem zajmie Ci tylko kilka minut. Obudź się trochę wcześniej niż zwykle, aby spokojnie dostroić się do nadchodzącego dnia. Pierwszą rzeczą, którą masz zrobić, jest podziękowanie wszystkim wyższym siłom za ich pomoc i stałą obecność obok Ciebie. Następnie zharmonizuj swoje subtelne zmysły, pozwalając na przepływ energii najwyższego Stwórca Wszechświata przez wszystkie czakry, zaczynając od czakry koronnej. Poczuj kryształ miłości w swojej czakrze serca. Teraz on jest aktywowany przez prawie wszystkich ludzi na Waszej planecie. Z pewnością odpowiedno Twoje wyzwanie ciepłym lub pulsowaniem rozprzestrzeniającym się w klatce piersiowej. Wypełnij swoje fizyczne ciało energią pierworodnego stwórcy wszechświata, a także wszystkie swoje ciała subtelne. Poczuj ich gęstość i elastyczność. Jeśli ktoś jeszcze nie czuje, nie zniechęcaj się. Twój zamiar wystarczy aby wprowadzić je w harmonijny stan. Widzę, że nie doceniasz siły swojego zamiaru i przywiązuję się bardziej do fizycznych doznań. Ale wierzcie mi, moi drodzy, szczera, czysta intencja wypływająca z samego serca skierowana na najwyższe dobre dla wszystkich jest zawsze słyszana przez Waszych niebiańskich pomocników. Możesz równie poprosić swoje wyższe ja, aby prowadziła ci przez cały dzień i pomogła ci znaleźć właściwe słowa w komunikowaniu się z ludźmi i podejmować właściwe decyzje we wszystkich sytuacjach, które możesz mieć w ciągu dnia. Jeśli robisz wszystko prawidłowo, poczujesz taką pewność światła i miłości, taka łaska rozleje się w całej twojej istocie, będzie ona zbliżona do stanu medytacji której i potrzebno starać się nie stracić w ciągu dnia. Możliwe, że od czasu do czasu będziesz musiał naładować się boską energią, jeśli poczujesz, że jesteś wciągany w trójwymiarowość. I możesz to zrobić z łatwością, wyobrażając sobie siebie jako baterię słoneczną, zasilaną energią wielkiego, centralnego Słońca, która nie tylko wzmocni Twojego ducha, ale także ochronić Cię przed wszystkimi obcymi programami i energiami, rozpuszczając się w Twoich boskich promieniach. Właśnie taka niekończąca się medytacja stała się kiedyś sposobem na życie mojego ukochanego syna Jeszu, a teraz jest dostępna dla każdego z Was. Błogosławiam. I bezgranicznie Was kocham. Ojciec Absolut przemówił do Was. Przyjęła Marta, czytała Irina. Moi drodzy, bardzo chcę dodać od siebie parę zdań. Kto śledzi mnie na YouTubie lub w moich nagraniach Urafała, ten wie, że od wielu lat to mówię, że nie medytuję, Dlatego, że moje życie stało się medytacją. 24 godziny medytacji. Nie ma tej potrzeby. Wy nie wyobrażacie, jak ja się cieszę. Jak ja się cieszę, że też do tego doszłam. A ten przykaz teraz Marta dostała parę dni temu. Coś niesamowitego. Dziękuję wszystkim, wszystkim swoim przewodnikom, że mnie prowadzą. Dziękuję, że do tego doszłam i że tak żyję rana wstaję, obowiązkowo nastrajam się na dzień, na dzień pozytywnie, obowiązkowo dziękuję wszystkim swoim niebiańskim pomocnikom, kto był ze mną w nocy, kto mnie chronił, proszę, żeby prowadzili mnie przez cały dzień, wszystko, co tu jest w tym przekazie, wszystko to robię od mnóstwa, mnóstwa, mnóstwa lat, i to wszystko również przekazuję na swoich warsztatach, co dokładnie robię, co dokładnie mówię, jak zaczynam dzień i jak go kończę. I teraz też kończę ten przekaz, to nagranie, jak zawsze z Wami Irina.